jest program wojskopolskie.pl. Adam Krzykowski, dzień dobry. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego i ważnego dla polskiej armii. Tak jak tu w Gdyni, gdzie startuje program Miecznik. Ale jesteśmy też za oceanem. W Teksasie rękę na pulsie trzyma Rafał Stańczyk. A na południu Polski, szkoleniu elity polskiego wojska, przygląda się Marcin Gula. A w tym odcinku witamy również z samego serca Tatr. Jesteśmy w Nowym Targu, gdzie 7 Dywizjon Lotniczy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej ćwiczy loty w warunkach nocnych. Ale zanim pokażemy Państwu szczegóły tych ćwiczeń, przenieśmy się jeszcze do Stanów Zjednoczonych, gdzie Rafał Stańczyk ma również temat związany z lotnictwem. Witam serdecznie z El Paso. Zaraz przedstawimy niesamowitą historię o kowbojach z Teksasu, którzy postanowili w 1920 roku pomóc polskim żołnierzom w walce z Sowietami. Ale przedstawimy też historię polskich żołnierzy, którzy o tej historii chcą przypomnieć. Program Miecznik, czyli nowa jakość w marynarce wojennej. Nocne loty 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Desant 6 Brygady Powietrzno-Desantowej na Jeziorze Żywieckim. Niezwykła historia z amerykańskiego El Paso. Miecznik, czyli ryba, miecz. Bardzo groźny drapieżnik o kształcie torpedowatym, ale my przecież nie o rybach będziemy mówić, a o największym w historii polskiego przemysłu obronnego kontrakcie, który właśnie w tej chwili podpisuje minister obrony narodowej na dostawę 3 fregat dla polskiej marynarki wojennej. Historyczny moment i prawdziwy kamień milowy dla marynarki wojennej. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało największy kontrakt w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego. Marynarka wojenna dostanie w ramach programu Miecznik 3 fregaty wyposażone w najnowocześniejsze systemy. To będą jednostki, których siłę rażenia każdej z nich z osobna można będzie przyrównać do dywizjonu ogniowego morskiej jednostki rakietowej, natomiast siłę zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnienia osłony, obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej do baterii Patriot. Jednostki z programu Miecznik docelowo mają zastąpić służące w marynarce wojennej amerykańskie fregaty rakietowe typu Olivier Hazard Perry. Do 3. flotylli okrętów wpłyną na miejsce ORP Pułaski i ORP Kościuszko. Sprawdzona konstrukcja zza oceanu po przeszło 20 latach doczeka się więc na Bałtyku godnego następcy. Ale program Miecznik to nie tylko nowa jakość w marynarce. To również zastrzyk finansowy dla polskiego przemysłu stoczniowego. Program ten ma być zrealizowany przez firmy z Nadwisły. Przemysł stoczniowy na Pomorzu czekał wielu, wielu lat na tego typu kontrakt i dzisiaj te nasze wspólne marzenia stają się rzeczywistością i zrobimy wszystko, żeby nie zawieść marynarki, żeby nie zawieść ministra obrony narodowej i zrealizować ten kontrakt w budżecie i w terminie. Minister obrony narodowej zapowiedział, że będzie konsekwentnie monitorował postęp w pracach nad projektem. Według założenia pod koniec roku ma zostać wybrana koncepcja jednostek, a za 4 lata pierwsza jednostka z programu Miecznik wejdzie do służby. Nie zawiedziemy powierzonych nam zadań i przygotujemy w wyznaczonym, bardzo ambitnym czasie dla polskiej marynarki najnowocześniejsze okręty. Co ważne, Miecznik to program, który doskonale uzupełnia plan modernizacji polskiej armii. Jednostki będą dopełnieniem programów Wisła i Narew, ale także będą miały możliwość komunikacji z myśliwcami F-35 czy zamówionymi ostatnio czołgami Abrams. Tylko tak skonfigurowany system może być skutecznie dowodzony oraz efektywnie współpracować z wojskami sojuszniczymi. Będą już to okręty stricte bojowe, które wniosą potencjał dla marynarki wojennej, ale i całych sił zbrojnych RP jako element systemu docelowo sieciocentrycznego, gdzie będą razem z systemami Wisła i samolotami F-35 mogły wspólnie bronić obszaru powietrznego naszego kraju. To będą okręty, które również będą mogły być wykorzystane skutecznie podczas czasu pokoju, działając w ramach zespołów natowskich, pokazując po prostu obecność marynarki wojennej RP na akwenach całego świata, chroniąc nasze szlaki żeglugowe, będąc elementem przedłużenia dyplomacji. Cały program Miecznik zaplanowany jest na lata 2021-2035. Marynarka wojenna to kolejny rodzaj sił zbrojnych,
którego wyposażenie wzbogaci się o sprzęt najnowszej generacji. W ostatnim czasie Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło systemy Patriot i Regina, a już wkrótce kolejne dobre wiadomości. Tym razem dotyczące systemu Narew. Znajdujemy się za sterami śmigłowca W-3 Sokół. Pani porucznik, czy to skomplikowana awionika? Wszystkiego można się nauczyć, ale oczywiście wymaga to dużo pracy i przygotowania. A jakie zadanie jest dzisiaj przed Wami? W dniu dzisiejszym czekają nas loty nocne w terenie górzystym z wykorzystaniem urządzeń nocnego widzenia. Zobaczmy zatem, jak żołnierze 7 Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej poradzili sobie z tym trudnym zadaniem nocnych lotów w trudnych, górzystych warunkach. Koniec dnia to jednocześnie sygnał startowy dla 7 Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Kawalerzyści z Tomaszowa Mazowieckiego tym razem zmierzyli się z lotami w ekstremalnych warunkach. Specyfika górskiego terenu w Tatrach oraz dodatkowo nocna pora to elementy, które czynią ćwiczenia skomplikowanym. Ale dzięki temu piloci nabierają cennego doświadczenia. Najtrudniejsze to jest znaleźć się w czasie rzeczywistym, na przykład w wąskiej kotlince, wykonać po prostu ciasny wiraż i wrócisz z powrotem w to miejsce, za którym się ten wiraż zaczynał. Również lądowanie jest ciężkie. Wykonanie lądowania jest pod górkę, pod stok czy z góry. Ostatnia sytuacja, jaka była, czyli patrz, Afganistan, czyli loty w lotowizji w górach, bo myślę, że to jest wystarczający powód, żeby się szkolić w takich warunkach. Ale zanim maszyny mogą wzbić się w powietrze i latać między górskimi szczytami, należy je do tego dokładnie przygotować. Śmigłowiec W-3 Sokół, będący na wyposażeniu 25 Brygady, to niezawodna jednostka, która niejednokrotnie sprawdziła się w różnych warunkach. Przed zadaniem takim jak to, wojskowi muszą dokładnie sprawdzić wszystkie elementy i układy maszyny. Taka procedura zapewnia bezpieczeństwo ćwiczeń, a żołnierzom biorącym w nich udział pomaga jeszcze lepiej poznać śmigłowiec. Ten śmigłowiec jak najbardziej daje sobie radę. Chociażby w ubiegłym tygodniu wysokie temperatury powodowały, że troszkę można było się poczuć troszkę jak na pustyni, dlatego też moce były słabsze i piloci byli bardziej skupieni po prostu na lotach, na dokładności wykonywania, precyzyjnym lataniu, tudzież również w liczeniu masy startowej, to jest najważniejsze, tak? Także ten śmigłowiec zdaje sobie radę. Kiedy sprawdzone są już wszystkie elementy i maszyna jest gotowa do startu, dowódca musi jeszcze sprawdzić raport pogodowy. Do tego właśnie celu służy Polowe Centrum Meteorologiczne, które dysponuje specjalistyczną aparaturą do pomiaru i prognozowania warunków pogodowych. Pozyskane dane pozwalają dowódcy podjąć decyzję i wydać rozkaz do startu. Największym wyzwaniem dla załóg podczas tego ćwiczenia było to, że loty odbywały się z urządzeniami nocnego widzenia. W praktyce oznacza to, że żołnierze posługują się przede wszystkim noktowizorami. Wykorzystujemy gogle noktowizyjne, które potęgując światło szczątkowe, jakie pada z oświetlenia miast, wsi, obiektów zewnętrznych oraz światła księżyca, pozwalają w sposób skryty dla ludności zewnętrznej wykonywać zadania i przez to zyskujemy element zaskoczenia. Wszystkie załogi biorące udział w ćwiczeniu wylądowały bezpiecznie, co znaczy, że kawalerzyści z Tomaszowa opanowali nocne loty w górach na najwyższą ocenę, celującą. A my teraz przenosimy się nad Jezioro Żywieckie na szkolenie elitarnej 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Spadochroniarze z Krakowa i nie tylko ćwiczą niezwykle trudne, ale też spektakularne skoki do wody. Zobaczmy! To najtrudniejszy element wyszkolenia wojskowego spadochroniarza. Żołnierze elitarnej 6 Brygady Powietrzno-Desantowej imienia generała Stanisława Sosabowskiego ćwiczyli skoki ze spadochronem do Jeziora Żywieckiego. Tu potrzebna jest nie tylko odwaga, ale też najlepsze wyszkolenie.
Każdy z nich musiał do perfekcji opanować wszystkie kolejne czynności, tak aby w warunkach skoku do wody reagować automatycznie, nie poddając się presji własnych emocji. Muszę się przyznać, że w dniu dzisiejszym będzie to mój pierwszy skok do wody. Czysta przyjemność. Wiadomo, stres zdecydowanie większy, gdyż to zupełnie inne warunki. Woda, dodatkowe obciążenie. Natomiast przy obecnej pogodzie, słońce, wskoczyć do wody sama przyjemność. Instruktorzy odpowiedzialni za wyszkolenie spadochroniarzy wielokrotnie ćwiczyli z nimi całą procedurę poprzedzającą skok do wody. Skoczkowie już po orientacji w grupie, orientacji w terenie wypinają spadochron zapasowy z jednej strony, poluzowują uprząż, taśmy udowe, odpinają taśmę piersiową i czekają na moment zetknięcia się z powierzchnią wody. Wtedy oddzielają się całkowicie od uprzęży spadochronu. W ćwiczeniach na lądowisku w Lipowej i na Jeziorze Żywieckim uczestniczyli żołnierze wszystkich batalionów wchodzących w skład 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Przede wszystkim musi sobie przypomnieć, jak się pływa. Wszyscy powinni tutaj zdać egzamin spływania i w razie niezadziałania tej kamizelki powinien sobie sam poradzić, dopłynąć do brzegu. Wojskowy śmigłowiec Sokół jednorazowo zabierał na pokład 8 spadochroniarzy, którzy po kilku minutach lotu desantowali się na wodach Jeziora Żywieckiego. To jest pierwszy mój skok, gdzie miałem ubranie na sobie. W tym wydaniu jest to mundur, gdzie mamy obuwie, mamy cały mundur, który jak nabierze, że tak powiem, wody, no jednak kilogramów przybywa. Samo zetknięcie z taflą wody jest przyjemniejsze niż lądowanie na ziemi, ale trzeba bardzo uważać, aby nie zaplątać się w linki spadochronu i nie zostać przykrytym jego czaszą. Wyzwaniem było też pływanie w ubraniu i butach oraz ciężki ładunek, który trzeba było dostarczyć na brzeg. Żołnierz spadochroniarz musi być przygotowany do desantowania w każdych warunkach, również na tereny wodne. O tyle jest to trudne, że takie przyziemienie związane jest z tym, że trzeba się z tego spadochronu wcześniej wypiąć i w momencie zetknięcia z wodą wyskoczyć z uprzęży. Zagrożeniem jest czasza spadochronu oraz linki, które mogą się zaplątać. Jednak żołnierze przed skokami na wodę ćwiczą takie umiejętności na basenach. Udało się, tak więc wynurzamy się z jeziora i ogłaszamy. Ćwiczenie zaliczone. Ponad 100 lat temu kilkunastu amerykańskich pilotów postanowiło walczyć o wolność Polski. Teraz polscy żołnierze starają się przywrócić pamięć o tamtych zapomnianych już bohaterach. My ze swoją kamerą przyglądaliśmy się, jak wyglądają te poszukiwania, a ostatnie informacje przyprowadziły nas tu, na cmentarz w El Paso. Słoneczny El Paso na granicy z Meksykiem. To w bibliotece tutejszego uniwersytetu wraz z pułkownikiem Karolem Budniakiem szukamy kolejnych dokumentów. Znajdujemy liczne zdjęcia, rozkazy, odznakę eskadry, a także to, czego najbardziej szukaliśmy. Księgę z informacjami o miejscu pochówku żołnierzy. To najwspanialszy aspekt pracy w archiwum. Nigdy nie wiesz, jak dokumenty zostaną wykorzystane. To wspaniałe, że zostanie oddana im cześć za ich osiągnięcia i poświęcenie. Jeden z pilotów został skremowany w innym miejscu Ameryki, ale drugi został pochowany w rodzinnym mieście. Dzięki pomocy strażaków udaje nam się po ponad godzinie zlokalizować mogiłę. W 1918-19 roku latał we Francji, później latał na Filipinach. Ostatecznie trafił do Polski, potem był też w Japonii. Niestety krótko po powrocie do Stanów w 1924 roku zginął w katastrofie lotniczej. Po niemal 100 latach na grobie Earla Evansa pojawiły się znicze i biało-czerwone kwiaty. To wyraz uznania i podziękowania za to, że ponad 100 lat temu strzegł on nieba przed bolszewikami. Siódmą eskadrę kościuszkowską tworzyło kilkunastu amerykańskich ochotników, zazwyczaj weteranów I wojny światowej, którzy zamiast wracać do swoich domów, postanowili udać się na wschód, by w 1920 roku walczyć z powietrza z rosyjską ofensywą na Polskę. Zadania były wykonywane w bardzo trudnych warunkach. Wielu pilotów amerykańskich nie znało takich zimy, jakie są na Ukrainie czy w okolicach Lwowa, więc to był duży challenge dla nich, dla ich hartu ducha, dla ich poświęcenia. Trzech z nich niestety zginęło w Polsce. Groby dwóch znajdują się na najważniejszym cmentarzu wojskowym Ameryki w Arlington. Pozostałe mogiły rozsiane są po całej Ameryce, od Mississippi po Staten Island. O tej wspólnej polsko-amerykańskiej historii, dzięki pamiątkom po pilotach, rocznie dowiaduje się 8 milionów osób odwiedzających Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Waszyngtonie.
Jak mówi nam Chris Moore, to bardzo inspirująca opowieść, szczególnie dla młodych ludzi. Eskadra Kościuszki to Amerykanie walczący o Polskę, dlatego że generał Kościuszko przyjechał tu i walczył o Amerykę. To taka swego rodzaju spłata długu. To też pokazuje, jak Amerykanie walczą o wolność na całym świecie. Mieczniki potrafią pływać z prędkością 100 km na godzinę i atakować największe nawet ryby. A nasze mieczniki będą zwalczać cele nie tylko pod wodą, ale także na wodzie i w powietrzu. A u nas czas na szybkie strzały. Na początek maszerujemy na Podkarpacie. W Boguchwale bowiem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w obchodach święta 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz wręczył chorągiew Wojska Polskiego. Szef resortu odwiedził również piknik wojskowy Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej, podczas którego mówił o działaniach terytorialsów podczas pandemii. Żołnierze WOT-u są zawsze gotowi, są zawsze blisko, są zawsze gotowi, żeby pomagać potrzebującym, są zawsze blisko, żeby nieść pomoc. Udowodnili to przez ostatnie miesiące, kiedy walczyli z epidemią, kiedy pomagali potrzebującym. Udowodnili też podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych, a przecież nie tak dawno, bo wciąż mamy do czynienia z podtopieniami, z nawałnicami. Zawsze wtedy żołnierze WOT-u są na miejscu. Teraz będzie wojskowy flashmob, czyli musztra paradna na Placu Zamkowym w Warszawie. To wydarzenie promowało obchody Święta Wojska Polskiego, które w tym roku będą nieco inne. Nie będzie defilady, ale będą między innymi pikniki w wielu miastach. Ministerstwo Obrony Narodowej poprzez festyny stara się przedstawić profesjonalizm żołnierzy Wojska Polskiego. Stara się także, aby zachęcić wszystkich tych, którzy jeszcze zastanawiają się nad swoją przyszłością, żeby wstępowali do Wojska Polskiego. Oprócz Warszawy atrakcje związane właśnie z pokazem umiejętności wojskowych, sprzętu wojskowego będą zorganizowane na 30 festynach w wielu miejscowościach naszego kraju. Piosenką na ustach maszerujemy dalej po stolicy. Przed 77. rocznicą boju o wolną Polskę w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa zorganizowano koncert utworów z okresu Powstania Warszawskiego w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Dęblina. Pamięć o powstańcach warszawskich jest i będzie wieczna. To są bohaterowie, to są ludzie, którzy zdali egzamin w godzinie próby, to są ludzie o silnych charakterach, a więc ludzie, którzy stanowią przykład dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. Jestem dumny z tego, że relacje między powstańcami warszawskimi a żołnierzami Wojska Polskiego są tak serdeczne, są tak bliskie. No to już nic nie mówimy, tylko zamieniamy się w słuch. Wkraczamy w filmowe klimaty. Otóż wojskowe kino plenerowe ruszyło na dobre. Na afiszu takie filmy jak Historia Roya, Miasto 44, Karbala czy Dywizjon 303, Bitwa o Anglię. Pomysłodawcą kina pod chmurką jest Ministerstwo Obrony Narodowej, które na projekcję zaprasza w sobotnie wieczory do 4 września. Pokazom filmowym towarzyszą pikniki Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. A po więcej szczegółów tej wojskowej uczty zapraszamy na strony Resortu Obrony Narodowej. Było coś dla ucha, to teraz będzie coś dla ciała. I tu do akcji znów wkracza Ministerstwo Obrony Narodowej, które ogłosiło konkurs Przez Sport do Wojska. To konkurs dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie różnych działań sportowych i obronnych, na przykład strzelectwa, sportów, walki, czy też moich ukochanych biegów. Warunki konkursu znajdziecie na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej bądź w mediach społecznościowych Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Wnioski możecie składać do 18 sierpnia. Działajcie, nie zwlekajcie. Na koniec jeszcze zachęcam do trzymania kciuków za naszych żołnierzy, którzy walczą o medale w Tokio. No i właśnie w związku z transmisją z Igrzysk za tydzień spotykamy się o 8:10 w TVP Info. Proszę o nas pamiętać. Do zobaczenia!